Przejazdy kolejowo-drogowe to skrzyżowania linii kolejowych z drogami, to miejsca, w których często na kolei dochodzi do wypadków. Czy tego wypadku można było uniknąć? To pytanie najczęściej pada, gdy już dojdzie do tragedii. Dopiero wtedy zauważa się znaki ostrzegawcze, realnie ocenia się sytuację i zastanawia nad zapewnieniem bezpieczeństwa. Często pada wówczas stwierdzenie, że to pociąg uderzył w samochód, rzadziej, że kierowca nie był wystarczająco uważny. Czy te opinie są słuszne? Sprawdźmy, kto odpowiada za bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Za utrzymanie 16,5 tysiąca jednopoziomowych przejazdów kolejowo-drogowych, zarówno skrzyżowań z drogami, jak i przejściami dla pieszych, odpowiada zarządca infrastruktury kolejowej. Wśród nich są duże skrzyżowania zabezpieczone rogatkami i zaawansowaną aparaturą, jak i przejazdy, które są zabezpieczone znakami drogowymi i kolejowymi. Na sieci polskich linii kolejowych absolutnie nie ma przejazdów kolejowo-drogowych, które nie są zabezpieczone. Każdy obiekt jest właściwie zabezpieczony. I przy zastosowaniu zarówno przepisów ruchu drogowego, jak i ostrożności, którą powinien się wykazać każdy użytkownik przejazdów kolejowo-drogowych, zapewniamy bezpieczne przekraczanie tych obiektów. Na utrzymanie przejazdów w ciągu roku polskie linie kolejowe przeznaczają 200 milionów złotych. Głównie konserwację nawierzchni oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Czy są one w większym stopniu wykorzystywane przez pociągi czy samochody? Sposób zabezpieczenia skrzyżowania drogowo-kolejowego zależy od iloczynu ruchu drogowego i kolejowego, prędkości pociągów i warunków widoczności. Przejazdy kolejowo-drogowe dzielą się na następujące kategorie. Kategoria A – przejazdy z rogatkami lub bez rogatek, na których ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych. Kategoria B – do tej kategorii zalicza się przejazdy z samoczynną sygnalizacją świetlną i rogatkami. Kategoria C to grupa przejazdów z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei. Kategoria D zabezpieczana znakami drogowymi. Kategoria F przejazdy użytku niepublicznego, z których korzystanie następuje na podstawie zawartej umowy pomiędzy koleją a użytkownikiem. Kwalifikacja przejazdów odbywa się na podstawie zarządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej nr 144 z 1996 roku. Brany jest pod uwagę również iloczyn, czyli ilość przejeżdżających pojazdów drogowych i szynowych, a także ulokowanie, czyli usytuowanie przejazdu. Każdy przejazd ma taką kategorię zabezpieczenia, która pozwala użytkownikom bezpiecznie pokonywać skrzyżowanie toru i drogi. Najliczniejszą grupę przejazdów kolejowo-drogowych na eksploatowanych liniach kolejowych stanowią przejazdy kategorii D. Jest ich ponad 8 tysięcy, czyli 60% wszystkich skrzyżowań drogowo-kolejowych na sieci polskich linii kolejowych. W następnej kolejności można wymienić przejazdy kategorii A, których jest ponad 2700 i stanowią 20% wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejazdy kategorii C, które są zlokalizowane w około 1300 miejscach. Najmniej jest przejazdów typu B, 665 skrzyżowań. Na głównych modernizowanych korytarzach skrzyżowania drogowo-kolejowe nie zawsze wystarczą. Tam, gdzie dopuszczalna prędkość pociągów przekracza 160 km na godzinę, tradycyjne przejazdy w poziomie szyn trzeba zastąpić skrzyżowaniami dwupoziomowymi. Takie budowle powstaną m.in. na przebudowywanej linii E65. Na 300 km linii powstanie ponad 100 wiaduktów i skrzyżowań dwupoziomowych. Skrzyżowania dwupoziomowe budujemy, ponieważ znacznie wpłyną one na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i kolejowego. Na linii kolejowej 09 od Warszawy do Gdańska zbudujemy 113 skrzyżowań dwupoziomowych, 63 będą to wiadukty drogowe i 50 będą to wiadukty kolejowe. Po ich wybudowaniu i oddaniu do użytkowania zostanie zlikwidowanych około 130 przejazdów w poziomie szyn. Skrzyżowania dwupoziomowe są dobrym sposobem na uniknięcie kolizji w ruchu pociągów i samochodów. Jednak jest to rozwiązanie kosztowne, które nie zawsze odpowiada na potrzeby lokalnych samorządów. Krokiem w kierunku zwiększania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych
jest wykorzystywanie nowych technologii. Dotyczy to zarówno elementów nawierzchni, jak i systemów sterowania urządzeniami zabezpieczającymi przejazd. Na wybranych przejazdach kolejowych są dodatkowe zabezpieczenia. Jest to sygnalizacja dla maszynisty informująca go o tym, że przejazd ma uszkodzoną sygnalizację. Wówczas prędkość pociągu ograniczana jest do 20 km na godzinę. Na przejazdach kolejowo-drogowych stosowana jest także nowoczesna nawierzchnia bezpodsypkowa, specjalnie dostosowana do wzmożonego ruchu zarówno kolejowego, jak i samochodowego. Modernizowane są również urządzenia automatycznego ostrzegania na przejazdach. Przejazdy kolejowe drogowe służą zarówno zarządcy linii kolejowej, jak i drogi. Często na tych obiektach ruch samochodów jest o wiele większy niż ruch pociągów i Polskie Linie Kolejowe zabiegają o to, aby zarządca drogi również partycypował w kosztach utrzymania tych obiektów. Jednak obecnie nie mamy pozytywnych efektów tych działań. Natomiast udało się zrealizować kilka modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych wspólnie z samorządami. W województwie lubelskim w modernizację przejazdów kolejowo-drogowych włączył się samorząd. Przy wykorzystaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzona zostanie modernizacja 24 przejazdów na liniach kolejowych w całym regionie. W ramach tego projektu będzie zmodernizowanych 24 sztuki przejazdów, z czego 13 przejazdów to jest podwyższenie kategorii z D, czyli przejazdów niestrzeżonych do na przejazdy z sygnalizacją świetlną. 5 przejazdów jest przekwalifikowanych z kategorii D, niestrzeżonych, na kategorię A, czyli zamykane rogatkami z odległości, oraz 4 sztuki przejazdów to są przejazdy, które będą przekwalifikowane na przejazdy kategorii B, czyli z sygnalizacją świetlną i z półrogatkami. Unowocześnione są też przejazdy kolejowo-drogowe w innych regionach kraju. Na linii Tarnów-Leluchów oraz na linii Kalwaria Zebrzydowska-Lanskorońska-Bielsko-Biała wymieniona zostanie nawierzchnia, a urządzenia sterowania ruchem kolejowym zostaną przebudowane i doposażone. W Andrychowie zostanie też wybudowany system audiowizualny do monitoringu 2 przejazdów. Nawet najlepsze technologie nie zastąpią jednak uwagi i rozsądku kierowców, a przestrzeganie przez nich przepisów jest szczególnie ważne, bo to właśnie oni odpowiadają za większość wypadków na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg. Ze statystyk prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynika, że średnio co roku dochodzi do 250 wypadków, za które w 99% odpowiedzialni są kierowcy. Należy pamiętać o zasadach ruchu drogowego, pamiętać o przepisach bezpieczeństwa i brać pod uwagę zarówno zdrowie innych użytkowników drogi, jak i własne. Najczęściej do wypadków dochodzi na przejazdach typu D, których jest w Polsce najwięcej. Jednak z analiz poszczególnych przypadków wynika, że najwięcej błędów kierowcy popełniają na przejazdach typu C, zabezpieczonych sygnalizacją świetlną i dźwiękową. O zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych przypomina też organizowana przez spółkę kampania społeczna Bezpieczny przejazd, zatrzymaj się i żyj. Najbardziej spektakularnym elementem kampanii były inscenizacje wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, które miały uświadomić kierowcom zagrożenia, na jakie muszą zwracać szczególną uwagę. Droga hamowania pociągu towarowego o masie 1800 ton, jadącego z prędkością 50 km na godzinę, to około 500 metrów. Dlatego maszynista, nawet gdy zobaczy auto na przejeździe, nie jest w stanie zatrzymać rozpędzonego składu. Pierwsza akcja kampanii ruszyła w 2005 roku. Jej twarzą został Krzysztof Hołowczyc, który przypominał kierowcom o najpoważniejszych zagrożeniach. Jeżeli przejazd jest strzeżony, to wcale nie znaczy, że możemy już o nim nie myśleć i możemy po prostu zwyczajnie jechać, jeżeli są szlabany otwarte. Niestety ludzie, którzy to obsługują, czy maszyny, które to obsługują, mogą być zawodne. To jest naturalne. Życie nasze jest tylko jedne, więc warto mieć tą świadomość, że to jest tylko spojrzenie w lewo, spojrzenie w prawo przy odpowiedniej prędkości, w której mamy szansę zatrzymać samochód i po prostu, jeżeli nawet pojawi się ten pociąg, mamy szansę zwyczajnie go obejrzeć, a nie czuć. Początkowo akcja organizowana była tylko latem, a od roku 2009 trwa cały rok. Oprócz inscenizacji wypadków organizowane są spotkania informacyjne w szkołach, a także bezpieczne poniedziałki. Akcje, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach. Kampania jest skierowana do użytkowników w różnym wieku, zarówno do dzieci, do młodzieży, jak i do osób dorosłych. Staramy się wykształcić właściwe zachowanie, tak żeby unikać kolizji na bardzo istotnych skrzyżowaniach drogi z linią kolejową. Cały czas staramy się apelować do świadomości użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych.
I możemy zwrócić uwagę na to, że te kampanie, które były prowadzone w innych krajach, a są prowadzone na całym świecie, pewne efekty przynoszą dopiero po latach. Przejazdy kolejowo-drogowe to ważne dla prowadzenia ruchu pociągów styk drogi kolejowej z kołową. Ich utrzymanie jest szczególnie ważne, a zastosowane technologie muszą integrować rozwiązania najlepsze dla różnych środków transportu. Im większa prędkość pociągów, tym bardziej zaawansowane muszą być stosowane rozwiązania. Jednak na przejazdach, tak jak na każdym skrzyżowaniu, nic nie zastąpi uwagi i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez kierowców.